Gratuluję w trzecim odcinku. Jesteście, jak się czujecie? Michał, o, ty zacznij, bo zazwyczaj zaczyna Roxy, więc czas na ciebie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Cieszymy się, że idziemy do przodu, że robimy postęp. Jeszcze jest dużo pracy przed nami, ale mamy nadzieję, że będzie nam dane móc to dopracować. Super, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też no, nie mieliśmy jakoś w tym tygodniu dużo treningów, różnie to tam bywało z tym zdrowiem, więc jesteśmy naprawdę bardzo, ale to bardzo zadowoleni i zarówno z ocen, jak i właśnie ze słów krytyki, które możemy wziąć jeszcze do siebie i dopracować te elementy. Super. No właśnie o mniejszą ilość treningów miałem zapytać, co się działo, Roxana? Wiesz co, przeziębiłam się, plus do tego zmęczenie, jak zagrałam mój sekretny koncert, to adrenalina ze mnie zeszła i po prostu tak to się skończyło, że totalnie mnie rozłożyło, nie byłam w stanie się podnieść następnego dnia na trening, więc musiałam szybko działać, kurować się, no i jest dobrze, słuchaj, dzisiaj już mogłam zatańczyć, wczoraj też się już dobrze czułam, ale faktycznie przez to kilka treningów nam spadło i mieliśmy, no, mało czasu na przygotowanie tego quick stepa, aczkolwiek jesteśmy zadowoleni z tego efektu. Bardzo dziękujemy za opinię jurorów i totalnie jesteśmy po prostu szczęśliwi. A z którą opinią jurorów najbardziej się, Michał, zgadzasz? Z każdą. Uważam, że... Super, no po prostu genialnie. Okej. Okay. Uważam, że tutaj w składzie jurorskim siedzą naprawdę wykwalifikowane osoby, osoby, które się znają na tańcu, osoby, które są artystami, które mają piękną wizję na taniec, na sztukę i zgadzamy się z każdą opinią. A ty Roxy... Bierzemy sobie do serca ją i będziemy pracować nad nimi przy okazji kolejnych tańców. A ty Roxy, co najbardziej dziś sobie bierzesz do serca? Tak naprawdę usłyszeliśmy więcej tych dobrych rzeczy. Wiadomo, technicznie wszystko można lepiej dopracować i myślę, że na tym się będziemy skupiać, żeby co trening ta technika szybowała w górę, bo tak naprawdę tylko to było uwagą jakby ustawienie nasze i tyle. Ale staraliśmy się jak mogliśmy, więc bierzemy to oczywiście do serca. Zawsze jest nad czym pracować, taka jest prawda. Roxy, nie jest tajemnicą, że wielka zmiana w twojej karierze, nie będzie koncertów plenerowych. Dlaczego? Wiesz co, bo po prostu mam potrzebę zrobienia czegoś innego i chcę zagrać tylko trasę klubową w tym roku, bo już dawno tego nie robiłam. Moja pierwsza trasa Dykes Tour była cudowna, to były cudowne wspomnienia i też taki bardzo bliski kontakt z fanami, z osobami, które po prostu znają każdą piosenkę i... Jednak dla mnie różnią się trochę koncerty klubowe od tych plenerowych, dlatego chcę po prostu zmienić coś w tym sezonie, oderwać się trochę od takiej rutyny, bo zagrałam bardzo dużo już takich sezonów plenerowych, które są cudowne, absolutnie, i nie mówię, że do tego nie wrócę, ale teraz w tym sezonie po prostu stawiam na trasę klubową. A jakbyś miała wskazać jedną rzecz, która nie podoba ci się w koncertach plenerowych, to co to by to było? Wiesz co... To nie ma takiej rzeczy. Tak naprawdę chodzi tylko o takie moje odczucie. Chciałabym po prostu ten inny klimat teraz uzyskać. Chciałabym właśnie zagrać trasę klubową i nie wiem. A to, że tam są przypadkowi ludzie na plenerach, gdzieś jest trochę irytujące? To ma swój plus i minus. Plusem jest to, że oni też mogą mnie poznać, tak? Jak oni nawet nie, na co dzień może nie słuchają moich piosenek, to przyjdą na koncert i może im się spodoba, więc wiesz, nie, ciężko stwierdzić tak jednoznacznie. Nowy klimat na trasie klubowej będziesz tworzyła z nowym zespołem. Dlaczego z tamtym się pożegnałaś? Graliśmy ze sobą 6 lat, rozstaliśmy się w bardzo dobrych relacjach. Ja uwielbiam tych chłopaków, spędziłam z nimi cudowne chwile. Są to świetni muzycy, świetni ludzie, więc tak jak ci mówię, chcę, żeby ten sezon był zupełnie czymś innym, takim odświeżeniem i po prostu poczułam, że tego potrzebuję. Graliśmy już ze sobą długo, a czasami po prostu potrzebne są zmiany. I nic się absolutnie personalnie nie wydarzyło, ani muzycznie, ani personalnie. Po prostu czuję, że to jest taki czas, żeby spróbować czegoś innego. A jak oni zareagowali na te informacje, że to już nie będzie kontynuacji? Wiesz co, ja powiem ci szczerze, że ja przez bardzo długi czas przemyślałam sobie tą decyzję i no jak to dojrzało we mnie, to po prostu dałam im znać. Wiadomo, każdemu było przykro, mi również, dla mnie to też nie była łatwa decyzja, ani łatwa informacja, aczkolwiek wszyscy też chyba doszliśmy do wniosku, że bardzo długo już razem gramy i tak naprawdę przeżyliśmy piękne, wspólne chwile, więc nikt nie miał takiego kwasu. Myślę, że nie pozostał kwas w tym zespole, wręcz przeciwnie. Napisaliśmy sobie, że pewnie jeszcze kiedyś razem zagramy, być może właśnie na dziesięcioleciu, zwieńczeniu 10 lat moich na scenie. Już tak kończąc naszą rozmowę, czym się kierowałaś, wybierając nowy zespół? Co było dla ciebie ważnym aspektem? Wiesz co, ważne była na pewno energia i oczywiście technicznie to są świetni muzycy, zarówno jak i mój stary zespół, aczkolwiek
Wydaje mi się, że po prostu tutaj chodziło właśnie o taką energię świeżą. No i super, dziękuję bardzo, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Michał, trochę sobie posłuchałeś.